Któż z nas nie chciałby czasami przenieść się nad ocean? No cóż, my w Warszawie mamy tutaj Wisłę i fontanny, ale teraz pokażę Wam, jak to zrobić, to znaczy przenieść się do wnętrza oceanu, głęboko pod wodą, przy pomocy rysowania. Do dzisiejszego obrazka użyjemy pewnego triku, mianowicie w programie graficznym dla ilustratorów Procreate stworzymy nasz podwodny świat przy pomocy stęp. Zaczynamy. Dodajemy nowy obrazek. Zaczniemy od stworzenia efektu wody. Woda, jak wiadomo, jest turkusowa. Bliżej dna musimy ją trochę przyciemnić. Wszystko jedno, jakiego pędzla do tego użyjemy, bo zaraz będę Wam tłumaczyć, jak to zrobić, by nasz ocean wyglądał realistycznie. No, może trochę więcej. Od góry trochę z kolei jasnych plam. Teraz wybieramy opcję rozmycie gaussowskie i rozmywamy naszą wodę. Powstaje taki gradient. To jest tło. Teraz dodajemy plusikiem kolejną warstwę i wybieramy kolor czarny. Pędzelek przypominający zwykły pędzel. Ja tutaj wzięłam jakiś z kaligrafii, nazywa się smugi. I rysuję dno. Czyli takie jakby dwa pagórki. Koloruję je. Ok, mamy to. Kolejna warstwa. Pozostając ciągle w podobnej palecie barw, rozjaśniamy odrobinę nasz pędzel. Spójrzcie. I znowu. Kolorujemy. Mamy teraz już taki trochę efekt podwodnego pejzażu 3D. Teraz użyjemy pędzla, który jest stemplem. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale po prostu w internecie znajdziecie wiele pędzelków do Procreate'a, które są po prostu stempelkami. I spokojnie możecie ponieść się wyobraźni, jest naprawdę tego mnóstwo w internecie. Trzeba trochę poszperać i znajdziecie naprawdę z każdej kategorii stemple. Ale teraz pozostajemy w temacie wodnym. Oto moje pędzelki. Ważna uwaga. Pamiętajcie, żeby nie używać zbyt wielu stworzeń podwodnych, bo w oceanie one nie żyją tak bardzo blisko siebie. I żeby miały różne wielkości. I niektóre muszą być ciemniejsze, inne jaśniejsze. Tak, żeby stworzyć wyrażenie trójwymiaru. Dobra, zaraz pokażę to na przykładzie. Bierzemy sobie żółwia. Żółw będzie wielki i blisko, czyli ciemno, ciemny i duży. O, może trochę za duży. Oto i on. Teraz rybka. Troszeczkę jaśniejsza, będzie trochę bardziej w tle. O, to może jeszcze ośmiornica? Ośmiornice są dość duże. Myślę, że możemy tu jeszcze kogoś dodać. O, meduzę. Może trochę większą. Dobra, mamy nasze stwory. Zostaje nam jeszcze roślinność. Wracam do warstwy z podłożem. Użyję teraz jakiegoś klasycznego pędzla.
podwodne roślinki, na przykład koralowce. Nie musi ci się przejmować, żeby były jakoś super pięknie narysowane, bo przede wszystkim chodzi o to, żeby zrobiły nam troszeczkę tutaj ruchu na tym obrazku. Bawcie się pędzlami, wielkościami, pozostając zawsze w tej samej palecie kolorystycznej, naprawdę wszystko będzie ok. No dobrze, moi drodzy. Mamy to. To jeszcze troszkę bąbelków. Oszukamy trochę system i użyjemy z kategorii pędzelków blask światełek, które wyglądają troszeczkę jak bąble. Delikatnie. I to tyle. Nasz podwodny świat jest gotowy. Ponurkowałabym.